Cyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I o zdrowie pytam. Tak. Zatem dzisiaj będziemy sobie szykować byczki do sprzedaży, bo zostały już zgłoszone. Tutaj widać chyba przyszły dwie największe bambaryły w tej grupie. Dosyć fajnie się one prezentują. I tak, tutaj dwa byki nie mają kompletu kolczyków, więc chyba nawet tak, ten nie ma jednego kolczyka. Nie wiem, czy to by było problemem w sumie, ale na wszelki wypadek zamówiłem brakujące kolce. Nie mamy swojej kolczykownicy, ale chyba na samochodzie tutaj chłopaki, którzy przyjeżdżają odbierać bydło, wożą. Tak więc albo się po prostu da te kolczyki w łapę, żeby były, albo na wadze się zakolczykuje. To zresztą zobaczymy, to sobie gdzieś tutaj położę, żeby było już przygotowane na miejscu. No. Być może niepotrzebnie jeden kolczyk by wystarczył, ale na wszelki wypadek uzupełniłem tak, żeby z kompletem już pojechały sobie, żeby tam nie było jakichś niejasności. Mam ze sobą paszporciki w te czuszce swojej, mam swój magiczny zeszycik, którego sobie na razie odłożę. Długopis mi spadł. No, paszporty sobie trzymam elegancko, każdą grupę w osobnej koszulce, wszystkie paszporty. Tak więc dosyć wygodny sposób i będę musiał przerzucić niuńka z drugiej grupy, czyli z tej koszulki, do tej pierwszej koszulki, która będzie sprzedawana. I tego małego byczka, który nie rośnie, co żeśmy go przeganiali, to też muszę znaleźć w paszportach i przestawić go do grupy, w której stoi. Tak więc to będzie to. A zeszycik wziąłem sobie po to, że niuńka będę musiał jeszcze wpisać jako paszport do zeszytu. Taka moja księga rekordów, bo sobie liczę właśnie tak, prowadzę taką statystykę, który byk ile ważył i tak dalej, jaką żeśmy w danym okresie otrzymywali cenę za bydło i tak dalej. Więc po byki przyjadą ci co zawsze, czyli Zubojni, Kowal. Tutaj już film będzie bogaty w lokowania produktów, bo widzieliście chyba skąd są kolczyki po pudełku. Tutaj jeszcze na koniec filmu wspomnę o dosyć fajnej inicjatywie, jeśli chodzi o sprzedaż bydła. No my tutaj właśnie już mamy je zgłoszone do Kowala. Współpracujemy z nimi też już od dłuższego czasu. No i prawdopodobnie przyjadą tym samym autem co zawsze, czyli samochód z wagą i z windą. Tak więc każda sztuka pojedynczo będzie wchodzić na wagę i będziemy wiedzieć ile który ważył. Można by było na wagę ogólną i byłoby to szybsze rozwiązanie i sobie po prostu tylko uśrednić każdą grupę. No jeżeli chodzi o takie właśnie robienie rolników konia, na przykład na takiej wadze skupującego, że tam mogą sobie coś przekalibrować i ta waga będzie inaczej ważyć, no to na wagach ogólnych też się słyszy o historiach, że tam mają jakiś zbiorniczek z płynem i po prostu sobie ten płyn gubią po drodze, czy też jakiś piasek, czy cokolwiek, czy nawet jakiś sprężony gaz, też coś słyszałem o tym, różne historie krążą. No mam nadzieję, że nas na tej wadze nie trzaskają, a jeżeli już, to robią to z wyczuciem, tak żebyśmy się nie pokapowali. Oczywiście tutaj żartuję. No najwygodniej byłoby mieć oczywiście swoją wagę, ale to może w przyszłości. Dobra, tak więc z racji tego, że pojedynczo będą wchodzić na wagę, to żeby już tutaj się nie przyglądać po kolczykach i rozszyfrowywać, który to który, to po prostu sobie jakoś tam ponazywamy, tak żebym widział, że ten będzie biały na przykład i jak jest na wadze, to będę miał sobie tutaj napisane, że to jest biały i już będę mógł sobie wagę, cenę napisać. I taki zeszycik podczas sprzedaży też jest o tyle wygodny, że po prostu ładujemy byki, ja sobie na bieżąco wszystko spisuję i potem jak nam gościu wystawia fakturę, to daję mu ten zeszycik, on sobie wszystko elegancko przepisuje i problem jest rozwiązany. Sprzedaż idzie wtedy dużo sprawniej, dużo szybciej. Dobra, tak więc zacznijmy ich sobie spisywać. Kolega jaki ma numerek? Duże cyfry 0447.
0447. Wiek 22 miesiące. Praktycznie wszystkie, któryś z nich jest trochę starszy, 23 miesiące ma. 0447. 569. To jesteś ty. Więc ciebie nazwiemy po prostu biały. Dobra. Ty jesteś duży, brązowy, to będziesz brązowy. Są jeszcze dwa brązowe, ale jeden jest z krzywym rogiem, a drugi jest chudy, to jakoś też ich rozróżnimy. Więc ty będziesz po prostu brązowy i ty masz numer kolca 3663. 3663, 669, końcóweczka prakty, prawdopodobnie. Tak jest. To jest ten najstarszy, 23 miesiące. To ty będziesz brązowy, albo duży, brązowy dany. Okej, idziemy, mam nadzieję, że tamtych jakoś dojrzę, jak nie, to ich spróbuję jakoś złabić. Aniunek, gdzie? Pod ścianą leży? O, przy tym, to fajnie, nie będę musiał do niego wchodzić. Ty masz jednego roga popsutego. 51-20. Ty jesteś charakterystyczny, to ciebie bym nie musiał pisać tak naprawdę. 1-6 to ty jesteś. Dobra. No to będziesz jednorożcem naszym. Skoro masz rogę ukruszonego. No na wizji. Takie pierdy puszczać. Jednorożec. Dobra, ciebie mamy z głowy. Ty jesteś 7406 969. Tak jest, to ty będziesz czarny. Zostały nam dwa. Ty już byłeś. Krzywulec, ten, który ma przetrąconego roga. 3262. 3262869. To jesteś ty. To ty będziesz krzywulcem. No i został nam ten, który leży tam. On z tych wszystkich brązowych jest najchudszy. To będzie po prostu chudy. Dobra. Wiek 22 miesiące plus minus. I teraz tak, myślę, że najcięższy to będzie właśnie albo ten, który tutaj przyszedł do nas. Albo ten biały i one powinny mieć ponad 750, przynajmniej tak bym chciał, żeby miały. Chociaż ten krzywulec też jest niczego sobie, więc te trzy coś koło 750 powinny mieć. Myślę, że ten czarny oraz ten plus minus 700, no i chudy może niecałe 700. Zobaczymy. Dajcie znać, co, jak wam się to widzi. Może macie lepsze oko niż ja nie bez powodu noszę okulary. No tamten biały, co wychodzi, to jest naprawdę ładny. Może nawet i 700. 777 powiedzmy, że biały będzie miał. Te dwa brązowe, krzywulec i brązowy po 750. Te po 700, a ten 690. Takie są moje opinie. No i nasz niuniek. Który też idzie, nie chcemy mieć z nim problemów. Troszeczkę nam tą hodowlę utrudnia, tak jak wspominałem na ostatnim filmie. Więc zdecydowaliśmy się go też sprzedać. Pójdą teraz 7 ich pójdzie. Tylko nie wiem, niuniek, jaki ma numer kolczyka, więc sobie tutaj zapiszemy. Na pewno AT, jak wszystkie. Ślepy jestem, 9-2. Nie będę głośno mówił, bo RODO. Nie wiem, w jakim wieku jest niuniek, zaraz zobaczymy. No i napiszemy, że to jest nasz niuniek. Dobra, i niuniek będzie najmniejszy, on powinien mieć maksymalnie 500 kg. Więcej się nie spodziewam. Dobra, te będą szły prawdopodobnie za jakieś 3 miesiące. Bo tutaj troszeczkę nas finanse cisną, a chcemy jeszcze się wyposażyć w nawozy pod buraki i tak dalej, więc prawdopodobnie będziemy zmuszeni sprzedać ich też troszeczkę szybciej. No można było ich, by ich podtrzymać, żeby dobiły do tych 20 miesięcy, ale ten, który stoi tutaj właśnie,
ładnie się prezentuje, tak więc jemu też nic nie brakuje, coś na nim powinniśmy zarobić, tak więc za te 3 miesiące raczej też wyjadą. No i te chyba po żniwach i o ile dobrze kojarzę, to za rok, czy też przed świętami, tamta największa grupka, która stoi w dobudówce i tam zaraz też pójdziemy, żeby zobaczyć właśnie, który to jest ten przeganiany, żebym sobie paszporciki już poukładał. No tak więc to. To mamy już spisane. Teraz trzeba go po prostu znaleźć w paszportach. To jest grupa pierwsza do sprzedania, czyli on będzie w któryś z tych. 9969. 9929. A to matki, to źle popatrzałem. Porządek musi być w papierach. Naprawdę można się śmiać, że takie pedantyczne czy coś, że posegregował se w koszulki, ale to dużo, dużo bardziej usprawnia pracę. Tak samo jak przyjeżdża weterynarz, bo mieliśmy tam kontrolę, pobieranie krwi i tak dalej jakiś czas temu i przyjechał sprawdzić po prostu, czy z tymi cielakami, bykami, które właśnie kontrolował, nic się nie dzieje i tam było tych kilkanaście kolczyków, więc fajnie, tu miałem wszystko sobie poukładane. Szybko je znaleźliśmy. Także to na plus. Co tutaj jeszcze planuję sobie usprawnić, jeżeli chodzi właśnie o identyfikację bydła, żeby wiedzieć co, gdzie, jak, kiedy, to chcę kupić takie, to już jak zrobimy oborę, to kupię takie małe tablice na flamastry i po prostu sobie będę pisał, która to jest grupa i kiedy zostały zakupione mniej więcej i numery kolczyków sobie powypisuję. Także jak będziemy przeganiać ich z końca do końca, to będę po prostu wraz z nimi przekładał tabliczki i po prostu będziemy wiedzieć, jakie byki znajdują się w danym tym i ewentualnie jakąś historię tam jeszcze wypisywać, czy były jakieś przygody i tak dalej. W sensie no, choroby. Nagrywając filmy wtedy, będę mógł wam mówić, która grupa w jakim jest wieku, kiedy została kupiona, bo tak to no, nie spamiętasz wszystkich sztuk, kiedy co było kupowane. A tak to na tabliczkach ładnie będzie zapisane i będzie fajnie to wyglądać. Nawet czasami jak weterynarz by przyjeżdżał i pyta się w jakim są wieku, czy coś tam, to byśmy mogli wtedy z łatwością dojść do ładu. No i będziemy zapisywać chyba tak jak mówię na tych tabliczkach też numery kolczyków, więc będziemy wiedzieć, które byki są w danej grupie. Teraz tak, który to był gościu? Który to był gościu? To była grupa trzecia, czyli to jest ta pierwsza, najstarsza do sprzedaży. Druga i to jest ta trzecia. Więc nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, czy to nie jest ten, co się dupą odwrócił, albo ten. Teraz zobaczymy. Ty jesteś 0255. To sobie też gdzieś ciepniemy. Tutaj nasianko, żeby gdzieś w gównach nie ubabrać. No i szybko cię znalazłem, kolego. Tak więc z tej grupy cię zabieramy. Powinno nam tu... Wow. By było w gnoju. Tak więc tu zostaje nam 5 paszportów. I to są te gnojki. Niech rosną, bo pieniądz jest potrzebny. Cyk, a ten prawdopodobnie wejdzie tu, ale sobie jeszcze sprawdzę dla pewności, czy to faktycznie jest ta grupa, czy mi się nic tutaj nie poprzestawiało. Więc prosiłbym grzecznie jakiegoś kolegę o pokazanie kolczyków. O, tu polski nawet jeden jest. 7281. 728. O, proszę, to jesteś ty. On się nawet ustawił. Tak więc to jest ta grupa. Powinno być tu 5, 4, 5 i ty 6. Dobra, wszystko się zgadza, porządek w papierach mamy. Także tak się prezentują byczki przed sprzedażą.
Jak widzieliście, zaraz tam jeszcze podejdę, coś wam powiem. No, tak więc, tak jak wspominałem na początku filmu, nasze byczki zostały już zgłoszone do sprzedania. Przyjedzie po nie ten sam odbiorca, który odbierał poprzednie grupy. Natomiast chciałem tutaj wspomnieć o dosyć ciekawej inicjatywie. Dosyć fajny pomysł, mianowicie licytacja bydła. Napisał do mnie jakiś czas temu Mariusz. Mariusz jest autorem strony aukcjebydła.pl. No i właśnie ta strona umożliwia sprzedającym wystawianie swojego bydła na licytację. Natomiast kupującym umożliwia właśnie przegląd ciekawych ofert z danej okolicy na przykład. I tam możemy sobie sprzedawać, kupować, wystawiać na aukcję. Zgodziłem się w sumie wesprzeć tą inicjatywę, ten pomysł, nagłośnić. Strona świeżo co powstała tak naprawdę, więc tam jeszcze zbyt wiele się nie wydarzyło tak naprawdę. Natomiast pomysł jest na tyle ciekawy, że właśnie zgodziłem się o tym wspomnieć na filmie. No i tutaj może, żeby dokładnie wam przedstawić co i jak, to na próbę, na testy, pomimo że te bydło jest już zgłoszone, więc tą aukcję, którą będę za chwilę wystawiał, wystawię no tak testowo, prawda, bo one nie będą szły do sprzedania. Tylko po prostu zobaczymy sobie, jak ta strona funkcjonuje, jak z tego się korzysta. No i pomysł z tą licytacją, z tą stroną spodobał się też mojemu tacie. I tutaj gdyby nie fakt, że po prostu potrzebujemy szybkiej transakcji, to znaczy jesteśmy pewni tego odbiorcy, który od nas bierze bydło, po prostu przyjedzie, zabierze i za chwilę mamy pieniążki, a na czasie nam naprawdę teraz zależy, żeby to było szybko, sprawnie. No to gdyby nie ten fakt, to faktycznie byśmy spróbowali wystawić może to bydło i przez tą licytację. No ale tato, który jest tutaj właśnie właścicielem tego stada, powiedział, że nie ma nic przeciwko, żeby kolejną grupę za te parę miesięcy, czyli te 4 sztuki, sprzedać już właśnie poprzez tą stronę. Zobaczyć, może uda się akurat otrzymać dosyć fajne ceny. Zresztą zobaczymy do tego czasu jeszcze, jak to będzie wyglądać. No, no i według nas właśnie jest to na tyle ciekawy pomysł, że zdecydowałem się o tym powiedzieć tutaj właśnie na YouTubie. I o tyle właśnie YouTube jest też o tyle fajny, że mając już no, taką widownię, jaką mi się udało zgromadzić, takie ciekawe pomysły po prostu łatwiej jest nagłośnić, tak? Tutaj może wyświetlić się teraz ten pomarańczowy taki kwadracik, audycja zawiera lokowanie produktu, jak to w telewizji jest. Oczywiście tutaj żartuję teraz. No ale właśnie może przejdźmy już przed ekran komputera i zobaczmy, jak ta stronka wygląda i co oferuje. No i witam już sprzed mojego komputera. Znajdujemy się na stronie, o której przed chwilą wspominałem. Czyli co? Czyli wystawmy sobie nasze byczki na licytację, na sprzedaż. Tutaj na pierwszy rzut oka, co zauważyłem, to ta strona zachowuje jakąś tam estetykę. Jest czytelna, więc to jest dużym plusem tego i to też zwróciło od razu moją uwagę. No tak jak wspominałem, pomysł naprawdę godny uwagi, więc jak najbardziej trzymam kciuki, żeby to się rozwinęło, no bo jest to, może okazać się to fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o sprzedaż bydła. Tutaj mamy 3 żółte województwa, bo aktualnie trwają licytacje, tylko z racji, że jest to nowa strona, no to tych aukcji, jak widzicie tutaj, no nie ma aktualnie. Natomiast jak sobie gdzieś tam klikniemy w jakieś województwo, aktywnych nie ma, ale są historyczne. I możemy sobie taką aukcję, która już była, zobaczyć, jakie się odbywały. Ja tutaj te wygrodzenia chyba poznaję, część widzów pewnie też to pozna. No także tak to było. No i co? My chcemy wystawić nasze byczki do sprzedania. Dobra, to co? Rejestrujemy się, bo nie mamy tutaj konta jeszcze. Jesteśmy sprzedającym z Dolnośląskiego. No i tutaj podstawowe dane. Tak więc ja się tutaj zarejestruję i widzimy się przy wystawianiu byczków. No i dobrze, ja już jestem zarejestrowany. A wiecie co? Przychodzi mi pierwsze na myśl, jak słyszę aukcja bydła.
Otóż Stany Zjednoczone, dokładniej stan Teksas i ten gościu, który licytuje bydło. Now 59 cities, 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 one but one now, city but one now, one but one two, two, three, 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 three but four, city but four now, four now, five but one but one now, four, four, four now, half, city four, four now, five, 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 city five, five but half but half, but away, five now, quarter, quarter, half but half, but away, five, city five but one now, city five now, city five, but away, 75, sold your way, 65. Tak więc tutaj niestety takiego gościa nie ma, dlatego sami sobie co najwyżej przed komputerem musimy tak poszwargolić. Dobra, więc dodajmy sobie nasze byczki. Dolnośląskie oczywiście. Termin licytacji jak najszybciej. Powiat. Cyk pyk. Oczywiście wystawianie bydła jest bezpłatne. Jest to byk, rasa bydła. Są tu mymy. Są tu najpopularniejsze z tego co widzę. Inne. No i tutaj sobie wpiszmy mymy, w sensie, że mieszańce. Opis, co by tutaj powymyśleć. No dobra, tam te jedno zdanie myślę, że wystarczy. I tak to jest właśnie aukcja testowa. Tutaj właśnie po prawej stronie są takie wytyczne, do których można się stosować. Takie właśnie podpowiedzi. Z racji, że jest to właśnie licytacja testowa, to nie będę się tutaj rozwodził, natomiast gdyby będę sprzedawał już to na serio, to tam wypiszę już coś konkretniej, żeby wiadomo, jak najbardziej zachęcić do sprzedaży. No, natomiast liczba sztuk 6, waga średnia, myślę, że coś koło 700 kg, średni wiek to 22 miesiące, kwota jaką chcę uzyskać. No, myślę, że jestem tutaj realistą, więc 11 zł brutto. W przypadku, kiedy najwyższa oferta nie osiągnie ceny minimalnej, ty decydujesz, czy ją zaakceptować, czy odrzucić. No właśnie, to też jest ważną informacją. Jeśli na przykład ktoś wylicytuje za 10,50 i my powiemy, no dobra, niech będzie, no to można ją akceptować albo odrzucić. Jak będzie ważone bydło? My swojej nie mamy. Na wagę ogólną raczej nie jedziemy, więc ten najmniej przychylny sposób, czyli waga sprzedającego, mówię najmniej przychylny, ponieważ wielu sprzedających ma do tego zarzuty. Także tak, przelew z podwórka, żeby nas tutaj nikt nie zrobił w konia. I strączka tutaj jest 6%, tak więc niech tak zostanie. Powinno być tutaj jeszcze może do wyboru, aczkolwiek zazwyczaj chyba każdy będzie wybierał najniższy procent. No, my jak sprzedawaliśmy, to do tej pory było to 7% za każdym razem, także tutaj jest 6, no i dobra, dodaj maksymalnie 5 zdjęć tylko, no i niech będzie, że ten, chyba żadnego zdjęcia nie powtórzyłem. Mamy 5 zdjęć, to już wszystko, potwierdzamy i wystawiamy aukcję. No i tutaj małą awarię miałem, chciałem dodać do aukcji zbyt duże zdjęcia. Zmniejszyłem rozmiar i tutaj już gratulacje, aukcja została utworzona pomyślnie, tak więc wszystko można. No, tak to wygląda z naszego panelu. Pokazuje nam cenę wywoławczą 9,90. No cóż. Trzeba czekać teraz do jutra, do godziny 18, bo tutaj też jak wejdziemy na tą stronę, to widzimy, że mamy podzielone to w takie segmenty. Każdego dnia licytacje odbywają się w różnych regionach. Są one tak podzielone, że na przykład wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie mamy wszystkie te trzy województwa w jednej okolicy. Tutaj widać dzisiejsze aukcje też są z jednej okolicy. No, wszystko tak pomyślane, że jak na przykład jeden skupujący będzie jechał gdzieś, to może właśnie w tym rejonie sobie działać, który go interesuje. Nie jest to porozrzucane po całej Polsce na przykład, że jednego dnia mamy Dolny Śląsk, gdzieś tam Podlasie i Świętokrzyskie, tylko aukcje są podzielone w takie grupki. Dobra, to co? To widzimy się za parę sekund już podczas przebiegu licytacji. The next day. No i dobrze, jak widać, aukcja dopiero co się zaczęła. Do końca mamy 3 godziny. Każda aukcja właśnie trwa 3 godziny, w godzinach 18-21.
No i tutaj możemy zobaczyć, że w Kujawsko-Pomorskim pojawiła się kolejna aukcja. Tutaj jakieś jałóweczki sobie ktoś wystawił. No, także nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu poobserwować sobie, jak to będzie przebiegać. I tutaj jeszcze raz wspomnę, że jest to taka licytacja testowa. Z Mariuszem, który jest właśnie właścicielem tej strony, się tak dogadałem, żeby zobaczyć po prostu, jak to funkcjonuje i żeby wam też to pokazać. Natomiast licytacja, którą przed chwilą widzieliśmy, już jest wystawiona normalnie, więc będzie można sobie przyjść 8 lutego i zacząć licytować, jeśli ktoś ma ochotę kupić takie sztuki. No, ktoś tu naprawdę ładne statko ma. Fajne jałóweczki. Dobra, to co? To my czekamy, co się będzie działo z naszą aukcją. Jak to tam to wygląda. No i za te 3 miesiące, jak wystawimy te 4 sztuki, to dreszczyk emocji będzie chyba nieco większy. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał nasze byczki licytować. Także widzimy się później. A few moments later. No i dobrze, nasza aukcja dobiega końca. Przejdźmy sobie do zagładki, właśnie moje aukcje. No i tutaj jeszcze 20 sekund. Możemy sobie podejrzeć ostatnie oferty, jakie są. No i co my tu mamy? Sceny wywoławczej 9,90, czyli to, co sobie tam założyliśmy za minimalną cenę, odjęło nam 10% i od tego można licytować. Tak więc z tego 9,90 zrobiło się 10,75. No natomiast, tak jak widzicie, nie uzyskaliśmy tej ceny, jaką sobie zakładaliśmy, więc możemy sobie teraz wybrać, czy akceptujemy tą ofertę, którą ktoś złożył najwyższą, czy też odrzucamy z racji, że jest to no, licytacja testowa, tak jak już wspominałem. No to sobie odrzucimy. Nie, no ja te 11. Oczywiście żartuję z tą ceną. Wiem, jakie są realia w mojej okolicy i uważam, że to 10,75 to i tak jest dobra cena jak za te byczki. Takie jest moje zdanie. Więc to 11 to było tylko tak założone. Także odrzucamy ofertę i nasza licytacja właśnie tak przebiegła. Tutaj mamy podgląd do właśnie tych ostatnich cen. No i tutaj przejdźmy jeszcze do naszej poczty. Dostaliśmy powiadomienie, jaka była najwyższa proponowana cena i jak wyglądała nasza licytacja i tak dalej, i tak dalej. Także taka to stronka. Zaczyna się kręcić na tej stronie, tak więc fajnie, żeby to się udało. Tak jak mówiłem, trzymam za to kciuki i chciałbym spróbować kolejne byczki już sprzedać przez ten portal. No i na koniec jeszcze dwa zdania, tutaj prośba bezpośrednio od Mariusza. Jeżeli macie jakieś uwagi lub pomysły co do tej strony, to śmiało piszcie w komentarzach lub też bezpośrednio do niego na maila załączyłem w opisie filmu. Natomiast informacja jeszcze odnośnie tych cen. Jeżeli boicie się, że wylicytowana cena będzie niższa od tej, którą zakładaliście, to tak jak widzieliście na filmie, możecie taką aukcję odrzucić. Natomiast jeśli macie obawy przed nowym kontrahentem, no to opcje są dwie. Jeśli sprzedajecie jedną czy dwie sztuki, to można wybrać sobie sposób zapłaty gotówka na podwórku, czyli dostaniecie pieniążki w ręce i sprawa załatwiona. Natomiast w przypadku większej ilości sztuk, no to wybierajcie sposób zapłaty przelew z podwórka i jak odbiorca przyjedzie, no to ciśnijcie go, żeby ten przelew z podwórka był wykonany. Jak nie, to brama zamknięta i nie ma wyjazdu. Oczywiście tutaj żartuję, choć podejrzewam, że i takie sytuacje gdzieś tam może w Polsce miały miejsce. No i dobrze, korzystając z okazji, że jesteśmy przed komputerem, to teraz chciałbym pokazać coś od siebie, mianowicie Excel, bo co by innego ode mnie. Tutaj te dane wrażliwe są oczywiście zasłonięte, zablurowane. Natomiast jest to taka właśnie księga ewidencji bydła, jaką ja sobie prowadzę. Mamy tutaj właśnie no, to, co znajduje się w takiej zwykłej papierowej księdze, natomiast ja sobie to przeniosłem do Excelka i od razu poszerzyłem o taką właśnie tabelę z ceną zakupu, ceną sprzedaży, cena za kilogram oraz waga.
Także tutaj wszystko mi od razu sobie wylicza. Ta dodatkowa tabela nie jest drukowana, bo oczywiście ja to sobie jeszcze drukuję do archiwum. No i tak to tutaj sobie wpisuję te byczki. Zaznaczam kody, nie kody. Może będziemy wprowadzać cielaki, to wprowadzimy też tutaj w tym Excelku. Wam pokażę, jak to działa. Wiadomo, wpisujemy imię cielaka, imię matki. Tutaj sobie wybieramy rasę. Wybieramy sobie, czy to samiec, czy samica. Data. Data przybycia. Tutaj kod, z jakim jest, skąd przybyło. Data ubycia, to już w późniejszym czasie, jak sprzedajemy, albo padnie, albo ubijemy. Kod zdarzenia. No. Miejsce, do którego sprzedaliśmy zwierzę. Cena zakupu, ja sobie tutaj jeszcze właśnie dopisuję. Cena przy sprzedaży. Jaka jest. Cenę za kilogram, jaką dostaję, oraz wagę. Cenę sprzedaży wyliczam mi automatycznie po wprowadzeniu ceny za kilogram i wagi. No i tutaj mamy jeszcze wiek, w jakim znajduje się nasze bydło. To jest wyliczane automatycznie. Możemy sobie przyłączyć na dni, na tygodnie, albo na miesiące. Tam są jeszcze lata, ale z tego nie korzystam. Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł, co tu można udoskonalić, no to piszcie śmiało. A osoby chętne, niech się odezwą do mnie na Facebooka albo na maila. To mogę wysłać właśnie Wam taki arkusz, oczywiście pusty, tak żebyście też sami sobie mogli to uzupełniać. Tutaj jeszcze wylicza mi się, jaki był najcięższy sprzedany byk, w jakim wieku oraz kiedy był sprzedany. No i do tej pory udało mi się 800 kg byka największego wyhodować. Miał 20 miesięcy i był sprzedany 20 sierpnia 2021. Najmniejszy byczek, jaki był, to 529 kg do tej pory, 17 miesięcy miał. To był ten taki z łańcucha, co on chorował na kolana i musieliśmy go sprzedać. No i tutaj też najdrożej sprzedany, czyli największa cena, jaką udało się dostać za byka, to jest ten sam, który właśnie był największy, no i najtaniej sprzedany. Wylicza mi też średnią wagę bydła, jaką mam, do tej pory miałem, czyli odkąd prowadzę tą księgę, czyli od 2017 roku do teraz. Średnia waga to 680 kg. Wiem, że bez rewelacji, no ale cóż, takie są wyniki, więc co będę tutaj dyskutował. No i średnia wartość sprzedaży to niecałe 5000. No też tak wylicza średnią na przestrzeni tych ostatnich 5 lat. Wiadomo, parę lat temu ceny były tragiczne, można powiedzieć, bo był okres, gdzie sprzedawaliśmy te byczki po niecałe 7 zł. Także różnie to bywało. A kto ma ochotę uzupełniać taką swoją ewidencję w Excelu, to niech się odezwie do mnie na maila lub Facebooka, to jak najbardziej wyślę. No tutaj jeszcze taka robocza zakładka z rasami, to wiadomo, jest do uzupełnienia w tych polach wyboru. Dobra, także w tym odcinku, troszkę przydługawym mi się wydaje, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym już podsumujemy sobie sprzedaż tych naszych byczków. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.